Cześć, tu Paweł z BalticBHP.pl, odcinek numer 72. W tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować czapkę z daszkiem firmy Carhartt. Czapka, która idealnie nada się do pracy, ale też, a może przede wszystkim idealnie nada się na użytkowanie po pracy. Jak wiecie dobrze, firma Carhartt kojarzy nam się wszystkim z odzieżą roboczą, ale myślę, że polskim użytkownikom przede wszystkim kojarzy się z ubraniami takimi lifestyle'owymi, ubraniami po pracy, w których możecie fajnie spędzać czas, które fajnie wyglądają, a przez to, że ta firma jest przez dziesiątki lat już na rynku, dopracowali ten model tych ubrań, który by idealnie wpasował się w taki użytek codzienny. Zobaczcie, jak fajnie ta czapka wygląda. Wybrałem akurat ten model, bo bardzo mi się podoba jego kolorystyka i to fajne logo z przodu. Zobaczcie, struktura materiału to jest płótno. To jest taki mocny splot. O, teraz myślę, że dobrze kamera wyostrzyła na to płótno i idealnie to widać. Kolor jest taki fajny zielony khaki. Tutaj na wierzchu naszyta jest taka duża naszywka z dużym napisem Carhartt. Widzicie? Jest naprawdę super. Wygląda bardzo fajnie. Ja jej oczywiście nie nałożę na głowę, bo jak już Wam kiedyś mówiłem, jakbym ją nałożył, to by była antyreklama niż reklama. Ja czapek nie noszę, bo mam chyba za dużą głowę do tego. Co mogę powiedzieć? Bardzo, bardzo fajny jest ten materiał tutaj. Duże, fajne, naszyte logo. Z tyłu dla lepszej wentylacji, tutaj w środku jeszcze kupując czapkę, jest takie usztywnienie, dzięki czemu ona jest fajnie wyeksponowana. Tutaj ta część jest dość mocno sztywna, więc ta czapka się nie zapadnie i nie powinna zmienić swojego kształtu. Dookoła jest taka przezroczysta siatka, dzięki czemu ta wentylacja głowy będzie bardzo dobra. No tutaj jak w większości tych czapek, to przeszycie, taki nap u góry ozdobny. Czapka regulowana jest z tyłu w bardzo standardowy sposób. Tu jestem taki zapinany na takie zatrzaski, ten system regulacji. Fajna rzecz znajduje się w środku. Tu jest taka specjalna taśma. Nie wiem, czy to. O, teraz myślę, kamera to fajnie przybliży. Specjalna taśma Force, która ma odprowadzać pot z głowy i wyłapywać całą wilgoć i odparowywać tą wilgoć na zewnątrz. Dodatkowo fajnie w środku tutaj są wszystkie przeszycia markowane logiem Carhartt. Tego nie widać, ale dla waszego własnego lepszego samopoczucia jest to logo tam wszędzie w środku. Oczywiście z tyłu, żeby nikt przypadkiem nie zapomniał, jakiej firmy czapkę nosicie, czy jaką wy czapkę nosicie, jest duże logo Carhartt. Myślę, że ta czapka świetnie nada się do pracy, ale jeszcze bardziej przypadnie do gustu wszystkim tym, którzy użytkują tego typu czapek po pracy, którzy, nie wiem, mi się tego typu czapki osobiście kojarzą z kierowcami, z ludźmi, którzy noszą fajne brody, z takimi ludźmi z naprawdę fajnym charakterem. Jeżeli podoba Wam się ta czapka, tutaj pod spodem, pod tym filmem będzie zamieszczony link, gdzie możecie sobie pooglądać inne też czapki firmy Carhartt. Obserwujcie nasze media społecznościowe, bo tam staramy się być bardzo aktywni, pokazywać Wam dużo fajnych produktów, jak na przykład ten, który Wam dzisiaj prezentowałem. Obserwujcie nasz kanał na YouTube, gdzie codziennie pojawia się nowy film, gdzie codziennie pokazujemy Wam nowy, fajny produkt, który naszym zdaniem może się spodobać i naszym zdaniem jest warty zaprezentowania. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!